Szanowni Państwo, dobry wieczór. Zapraszam Państwa tutaj bliżej do nas. Jest nas niewiele osób, więc zapraszam tutaj bliżej. Wybiła godzina 17. Witam Państwa bardzo serdecznie w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie Zdroju, które od tej niedzieli jest także czynną stacją kolejową. Za oknem można zobaczyć pociąg, który przyjechał. Także witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Cieszę się, że jest nas tak wiele osób. Cieszę się, że są Panie ze Szklarskiej Poręby, z Moksianu, szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wieczór. Witam przedstawicieli naszych stowarzyszeń ze Świeradowa. Witam Panią Radną, witam Panią Dyrektor Biblioteki naszej. No i witam Państwa wszystkich, bardzo witam byłego burmistrza miasta Świeradowa, Zdrojowa Majzwyszka Szulewika. Zwykle się zaprzepowa, ale zawsze towarzyszy nam przy wszystkich naszych kulturalnych i uroczystościach. I tak pamiętam, jak Pan Zwyszek był burmistrzem, to tak było, że nasze miasto było bardzo, bardzo ukulturalnione. Także witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w imieniu swoim i dzisiejszej bohaterki naszego spotkania. Zwyczaj mamy taki u nas, że nie za dużo nie gadamy, że zawsze prosimy bohaterkę czy bohatera na naszego spotkania o, żeby powiedział nam o tym, czego tu jesteśmy, skąd takie inspiracje piękne na ścianie, jak Państwo widzicie. Także pozwólcie Państwo, że zaproszę do siebie Panią Dorotę, autorkę tych wszystkich pięknych obrazów. Chciałabym podziękować Pani Dorocie, że wybrała naszą stację kultury na miejsce swojej wystawy. Bardzo Pani dziękuję. Obrazy są przepiękne. Już od kilku dni nasi goście oglądają je i wszyscy są zachwyceni. Także bardzo Pani dziękuję. Jeszcze powiem Państwu, że oczywiście można się częstować. U nas jest taka zasada, że jak jest na stole, to sobie się częstujemy, jemy. Zakładamy, że jesteśmy gronem przyjaciół, którzy się spotkali i czujmy się po prostu swobodnie, czujmy się u siebie. Pani Dorotko, oddaję Pani mikrofon. Proszę nam opowiedzieć coś o sobie, o tych pięknych obrazach. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za przybycie wszystkich znanych, znajomych, nieznajomych. Serdecznie witam. Chciałam Państwu zaprezentować moją miłość do karkonoszy. Zakochałam się 17 lat jadąc i widząc podobny widok jak na tym obrazie po prawej mojej stronie, czyli góry zaśnieżone, a tu była wczesna wiosna. I wtedy moim marzeniem było zamieszkać tu. Nie wiedziałam, że ono się spełni. Nie wiedziałam, że będę mogła malować te karkonosze ciągle. Spełniło się już rok później. Zamieszkałam, mieszkam 17 lat w Szklarskiej Porębie i maluję te góry w technice farbolejnych, akwarelny, a sepi, czyli biurko, tusz, nie ma tu wyeksponowanych moich sepi, ale one istnieją. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, to mam dwie z sobą jeszcze mogę pokazać. Dlaczego karkonosze? No cóż, to takie góry zaczarowane, że zauroczyły mnie do końca. Kocham karkonosze, kocham góry izerskie, traktuję je równorzędnie. Izery ze względu na ich kolor zielony o każdej porze roku, miękkość gór izerskich. Mam wrażenie, że w górach izerskich można zawsze się położyć na trawie i sobie poleżeć, albo na Mchówlesie, albo gdziekolwiek, albo nad Izerą. Tych obrazów jest mniej, bo one ciągle idą w świat. Natomiast karkonosze to są góry, które mnie ujęły. Każdy element krajobrazu karkonoszy. Wtedy, kiedy wędruję, one zostają we mnie. Czasami ten obraz, który widzę, tkwi nawet 6-7 lat. Wracam do niego i muszę go namalować. Tak jak w tej chwili tkwi we mnie obraz Czarnego Matuja Jankowskiego, gdzie wybrałam się w ostatni piękny dzień jesienny. I
zauroczenie było większe niż wcześniej. Więc ten obraz powstaje. Pozostałe to są takie chwile jakiegoś zimowego spaceru w bardzo mroźną noc na pobliżu Łące Gąciarskich. To jest ludzie mieszkający w Szklarskiej Porębie wiedzą gdzie. I taki klimat był wtedy. Taki koloryt, taki zaśnieżony, ale też bez słońca. To zostaje, to trzeba przełożyć na płótno, to maluje. No cóż mogę Państwu powiedzieć? Zapraszam do oglądania. Macie pytania, odpowiem. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest nasze spotkanie, bo prowadzimy w ten sposób, że będziemy sobie krążyć tu po sali i rozmawiać z Panią Dorotką. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście Stacja Kultury zawsze jest dla Pani otwarta, Pani Dorotko. Kiedy Pani tylko coś namaluje, proszę od razu przyjeżdżać, wieszamy i Pani wie, że nie ma z tym problemu. Drodzy Państwo, zwyczaj jest u nas taki, że zawsze autorom, którzy u nas wystawiają swoje prace, dziękujemy, wręczając im krzak rododendronu. W związku z tym, że jest zima i już mi powiedziano, że teraz krzaka się nie posadzi, więc Pani Dorotka nie dostanie od nas takiego krzewu rododendronowego, ale w związku z tym, że jesteśmy przed świętami, taką gwiazdę dendrojewską od nas wszystkich, Pani Dorotko, proszę przyjąć. Podziękowanie. Cukierki to jest to, co lubimy najbardziej, prawda, Janka? Chciałam jeszcze tylko dodać, proszę Państwa, że ten poczęstunek, który jest na stołach, przygotowała Pani Diana Słupska, która tutaj jest z nami, pracownik Stacji Kultury, takie ma zdarzenie. Siedziała w kuchni pół przedpołudnia i teraz zapraszam Państwa razem ze mną do degustacji, do rozmów. Czujmy się po prostu jako grono przyjaciół, które się spotkało w piękny wieczór, zimowy. Rozmawiajmy, bawmy się dobrze. No i życzę Wam miłego popołudnia, prawda? Ja bardzo dziękuję Pani dyrektor. To jest osoba, która mnie ujęła, nie znając mnie, ja Pani też nie znałam. Po prostu przyjechałam na wernisaż na miesiąc temu. Ujęły mnie dziewczyny swoim ciepłem, bo nie wiedziałam, co ja tam przyjechałam. Dlatego myślę, że było bardzo dziękuję, to było bardzo dziękuję. Ciepłe przyjęcie, poprosiłam o to. Bardzo dziękuję. Też dziękuję i tak jak Pani Dorotka powiedziała, ja mam po prostu, proszę Państwa, wspaniały zespół. Tu widzimy tylko dzisiaj Panią Diankę, a jeszcze jest Beata, Asia, Maciej, jak mówicie. Mam cudowny zespół. Stąd taki klimat po prostu przyjacielski, rodzinny. Chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszymy, że Dorotka jest z naszego grona. Jest jednak nasza, nie wasza. Mieszka w Szklarskiej Porębie. Jest naszą artystką, jest naszą słuchaczką Uniwersytetu III wieku. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, że jest wśród nas. I życzymy dalszych sukcesów. Pytałaś, czy ktoś ma pytanie tutaj w gronie. Ja mam takie, kiedy się zakończy to turnę po Polsce, bo może coś już w okolicach Czech, Niemiec, może gdzieś już tam dożymy Dorotka. Dziękuję. Także proszę Państwa, ruszamy do miłego spędzenia czasu. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że na parkietach leżą cenniki. Muszą kupić te obrazy po prostu. No bo to są piękne rzeczy, żeby móc sobie je zakupić i powiesić u siebie w domu już na zawsze. Mieć pamiątkę po tym dzisiejszym dniu. Pani deklaruje miłość do Karkonoszy. Tak. A w Szklarskiej Porębie mieszkając, to wiem, że Pani ma tylko krok w Góry Izerskie. Pani po stronie Karkonoszy mieszka, z tego co wiem. Tak. Ale obawiam się, że jeszcze, że Pani zdradzi Karkonoszę, jak Pani tutaj na świeradów uderzyła i Pani co z rozdarciem serca nastąpi. To nie tak. To nie tak. To by trzeba było powiedzieć, że jak byłam w Koszalinie, to by też tak ktoś powiedział. Byłam z wystawą w Łodzi, byłam w Krakowie, byłam w wielu miejscach w Polsce, w każdym miejscu. Natomiast powiedziałam, że kocham Izery, kocham Karkonosza, nie
Pradze Karkonoszy, ale myślę, że Karkonosze i Izery są tak połączone, że nie da się tego odłączyć. A teraz Szklarski na pewno nie sprawdza. Ale kocham Świeradów.